Witajcie w kolejnym odcinku z serii Wiedźmin 3, Dziki Gon, z tej strony odkrywca Radik. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku ukończyliśmy questa, czyli śmiertelne grzechy, które nam zajął w sumie dwa odcinki. No i co? Okazało się, że to był wampir wyższy dokładnie, czyli jeden z tych najniebezpieczniejszych osobników, jakie występują w świecie Wiedźmina, czy tam potworów. No ale też jest taka dobra wiadomość, że Priscilla powoli wraca do zdrowia, jest coraz z nią lepiej, ale głos jeszcze taki, no, bardzo słaby. No ale chociaż o tyle dobrze, że szybko wraca do zdrowia. A właśnie. Właśnie jak tutaj wracałem wtedy do tego miejsca, tak, to widziałem jakiegoś tam jakby wykrzyknik. O ile dobrze pamiętam, chyba był gdzieś tutaj. Gdzieś mniej więcej tutaj, więc to zaraz sprawdzimy. Zobaczymy, co to był za dziwny quest. I tyle. Także tak to załatwimy. Także no. A jeśli tego nie znajdziemy, no to po prostu zajmiemy się jakimś zadaniem, tak? Więc zanim ja tam pójdę, to pamiętajcie, jeśli odcinek wam się spodoba, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek, abyście byli na bieżąco. Tutaj nie mogę podnieść, szkoda. Tu też. Dobra, Geralt, chodź, bo tutaj się nie zabrał. Nie da się podnieść. O. Oczywiście. Piwa w takim szpitalu to jest najlepsze lekarstwo. Oczywiście tak polemizuję. Ale i dziwny. Joachimie? Dziwny? No co to, jeden z tych, co cięgiem by tylko pijawki przystawiał? Nie, raz pogryzły mnie bezpańskie psy. Von Graz elegancko mnie pozaszywał, a potem kazał się do tych kungli zaprowadzić. To pokazałem mu, gdzie trzeba iść. Słyszę wycie, piski, zaraz doktor wraca i mówi: dobry lekarz na chorego nie czeka. Okej, okay, no dość ciekawa rozmowa, ale wracając do tematu. Gdzieś teleportowałeś? Mówiłeś przed chwilą na górze, a nie wychodziłeś? Okej. Okay. On troszkę jest dziwny. Nieważne. Ja sobie tutaj jeszcze coś podniosę i wracamy do tego miejsca. Co mam nadzieję, że jakkolwiek pamiętam, gdzie ono było. A tak to będzie trochę kiepsko, jeśli się nie uda znaleźć tego z questa, ale nie chciałem już. Znam to? A, to już było nieraz. Dobra, jeszcze sprawdzimy tą nekromację, bo chyba nie widzieliśmy. Nekromacja w ogóle w szpitalu? To jak coś, to sobie przeczytajcie o nekromacji. Oczywiście jest to czarna magia, czyli zakazana ta mroczna, oczywiście. Więc ona jest zakazana, tylko ci czarnoksiężnik na przykład bardziej idzie w tą magię, znaczy zagłębia wiedzę z tej dziedziny. Coś mi na nieludzia wygląda. Strach teraz na ulicy. Chyba był wróg. Ale to pewnie bandyci. Tak, tak, wiem, już nie jest to powtarzać. Jak się jestem w Norwidadzie. Więc nie narzekaj. Nie wiem czemu Nowigrad, ale Nowigrad mi tak troszeczkę kojarzy się z Gdańskiem na przykład. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się to kojarzy, ale widzę, że nigdzie tego zadania nie ma. To chyba było chwilowe, czy co? Dupa Jasia. Ale to jak to nie znajdę, no to wracamy do zadania. Czyli zadania poboczne na przykład jakieś i może sobie zrobimy. A może wściekłych pięści w końcu zrobimy. Trzeba znaleźć cygana. Ciekawe. Ciekawa nazwa, szczerze mówiąc, ale chyba pierwszy to będzie kapitan. Widzicie to, co ja? No dobra. Kurde, jak to daleko jest? Do tutaj. Kogo dziś stać na Wiedźminę? Co ja mam
mam teraz zrobić? Czyli tutaj. Nazywam się Geralt. Pat Gruber, jestem bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Wyższa stawka. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! No dalej. Geralt, powódka. No, łatwo poszło. Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalda O'Neilla. Brawa dla Geralta! To była piękna walka. Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Cóż, jeśli masz ochotę walczyć dalej, to musisz się zmierzyć z kapitanem straży. Okej, no to jeszcze został kapitan. I 25 punktów doświadczenia przy okazji. I 100 nobligackich koron. Także... Dobra, to panie to jest to samo, prawda? Oczywiście. Nie dość, że fanatek religijny z tego wampira, to jeszcze śmieciarz. Tak bym to ujął. Fanatyk i psychopata. Chociaż, czy można określić psychopatę jako wampira? No nie pyta. Nie by można. Ale dobra. Zwierzbicy. Mamy dwa dni, co poradzić. Zmiłuj się na ten. Na straż uważam. Gorsi od lekarza. Wkurzony chodzę od rana. No, tutaj jest dużo miejsca na walkę. Czyżby znalazł się przeciwnik dla Kandrana? Drugim nie. Plugawy ma wygląd i trupim jadem suchnie, jednakowoż bardziej na ścierba jest łas. Jestem Geralt. Nieważne jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz, ważne jest, czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem. Oczywiście. O, tutaj jest duża stawka, zaczynaj, więc może być tu na walkę. Walka! No siema. Mowa, pójdziesz w dym. Oddział za mną! Taki oddział. A to troszeczkę nie fair, ma zbroję na sobie. A wow! No, łatwo, niby myślałem, że to będzie trudna walka, ale łatwo go pokonaliśmy. Kapitana Mortimera! Oto twoja nagroda, mistrz! Teraz możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Turdenem. Krawiec mieszka na Zamurzu i tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Okej, to idziemy stoczyć walkę ostateczną. Krawiec, ciekawe. I to jest oczywiście mistrz Nowigradu. Jeśli mowa o pięści. Hmm.
A, dobra, kij z wami. Pada mi czasu. Higiena rasowa jest w mieście na tym samym poziomie. Służę wiecznemu ogniowi. Czekajcie, czy gdzie to się znajduje? Aha, tutaj. Wiecie co? Zrobiłem to tak, taki myk. Mała ludka teleportacja. Nie kręcić się tu. No proszę, kolejny dziwok. Dzielę się. Zachowuj się, Wiedźminie. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że Velen pokonał samego sierżanta. Ten mistrz kutas. Każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie. Ja jestem pierwszy. Wiesz, dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. No to zaczynamy. Walczyć z krawcem. Tylko na spokojnie, oczywiście będziemy walczyć, aby nie stracić HP. Mieszkańcy Nowigradu! Róbmy to z głową, a na pewno wygramy. Świadkami wielkiego wydarzenia. Przed wami Geralt z Rivi przeciwko krawcowi. Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. Pewne siebie. No, pierwsze HP spadł. Oj! No. Ile mam czekać? Geralt? Kurde. I co, jeszcze raz mogę spróbować? Chcę jeszcze raz. O mój Boże. To ta walka, nie wiem co się stało. Ale na szczęście można jeszcze raz spróbować. Oj. No i znowu nie zablokował. Kurde, to nie jest taka prosta łap. Fajnie, że nie przyblokował. Fajnie, że nie przyblokował. Uwielbiam walki. No dalej. No, to jest tak głupie, że to coś nie blokuje. Ja nie skomentuję to. No, mocne ataki. No i puściłem w nieodpowiednim momencie. Ostatni raz próbuję. Chcę jeszcze raz zmierzyć. O mój Boże, to nie jest prosta ławka, zresztą mówiłem już i to nieraz też powtarzałem,
że ja nie lubię walk pięściarskich, ale chciałbym wam pokazać i... O! Najbardziej mi to wkurza, jak mnie blokuje, tak? Nie mogę się skupić, bo coś mnie blokuje. Tutaj nic mnie blokuje. O, zaciąłem się fajnie. No, ile mam czekać? Siakrę. I co znowu nie blokuje? Wiecie co jest głupie? To coś. To coś co mi blokuje, a ja nie umiem kontrolować oczywiście. Umiem kontrolować tylko te silne ataki, jak na przykład teraz. Nie umiem wyłapać momentu znowu. A to był głupi moment. No, ile mam czekać? Nie chciałem dwa razy walnąć, naprawdę go. Nie wiem, czy to po prostu. Fajnie. Ja przegam to. Jak robi tylko te mocne ataki, to wtedy mi się udaje coś tam zabrać mu HP. Przestanie blokować. Wkurzasz mnie już naprawdę z tym. Kończmy. O Jezu. O Jezu, w końcu. Durden nie jest już mistrzem. Od tej chwili tytuł należy do Przybłędy! Jeśli masz chęć obić ryja jeszcze komuś, to w Velelina Skellige znajdziesz kolejnych chętnych do walki. Pomimo, że nam się nie udało, chyba dwa razy, powiem, że straciłem trochę kasy, to udało nam się powalczyć. Nie wiem, czasami jak... Nie. Albo nieważne. Ważne, że się udało, tak? Mi to jest serce tak bije mocno, tak się zestresowałem w sumie tą walką, że naprawdę. Ale dobra, mamy to zrobione. Wiecie, inni może youtuberzy robią te walki bezproblemowo, może od razu wygrywają na spokojnie, tak, hop siup. No cóż. Ale mam nadzieję, że to też jest takie ciekawe, że mi nie idzie tak łatwo, że też po próbach udaje mi się w końcu, tak. Także no, także tak to wygląda właśnie. To troszeczkę wkurzająca mechanika jest taka, że mnie coś blokowało, nawet było miejsce, sami to widzieliście, ale
jak to się powiedzieć, tam była niewidzialna ściana, co ja nie uwielbiam w grach oczywiście. Co to jest? O nie. Ja to nie wezmę. To jest oczywiście wezwanie z DLC, ale jak sami zobaczycie, jaki to jest na jaki to jest poziom, to jest na 34 poziom. Oj, to ja sobie na razie podziękuję. Nie. Co ja tutaj mogę jeszcze zrobić? Może w końcu tego questa zrobimy. To się znajduje się tutaj oczywiście. Czyli tam kawał drogi, kojarzycie to miejsce tam, gdzie były te agule na wysokim poziomie. A wodzek w agule. Teraz można się z wami pobawić, szczerze mówiąc. Najgorsze to, że się leczą. Okej, udało się. Czyli wystarczyło poczekać. Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Troszkę ziółek. I ktoś tu żyje? Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Szukali kosztowności, jakby nam się tu przelewało. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Słabo kałamisz. Coś tu śmierdzi. Nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. Można pogadać z dowódcą. Ale czy jest sens, to nie wiem. To robota Guli. No, czyli okej, to jest robota Guli. No, teraz zrobimy coś ciekawego oczywiście. Troszeczkę się odstresujemy od tamtych walk pięściarskich. Szerokiej drogi. Cześć chłop. Widzę, że tutaj nie masz i macie fajny dach w sumie. A dlaczego tam jest? Czy mogę użyć Ald? Czy jest tu... jakby to powiedzieć, można tam zejść na dół. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Tym tropem? Świeża krew? Ale ta krew mnie prowadzi do świni. No, właśnie do świni to idzie. Geralt, co ty? Albo tutaj. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Pytam ostatni raz. Co się stało z Nilfgaardczykami? I co jest za drzwiami? A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze.
jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz. Wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z Nowigradu. Nikt nie spodziewał się złego. Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi nie pogrzebaliśmy monstrum. Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie widziałem. A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do legowiska. Chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gule, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. No powiem wam, że to jest dość ciekawy quest, szczerze mówiąc. Jeszcze zejdziemy do podziemi. O tutaj. Saleta. A po coś jeszcze? Pewnie jeszcze znak alt. Dobra, schodzimy. Strzępy futra. Ekima. Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Okej, czy Sebastii? Sarasti, okej. Okej, jest wrażliwy oczywiście na ignie, jest wrażliwy też na olej przeciw wampiro i czarcia płykawa. Dobrze. Te deski najwyraźniej można podnieść. Druga rzecz, jaką nienawidzę najbardziej w Wiedźminie, to oprócz tych walk pięściarskich, to jeszcze nienawidzę właśnie drabin. Drabiny to są śmiertelny wróg, szczerze mówiąc. Łatwo się można zabić, jeśli się spadnie. A wracając do tematu, to dość ciekawe to są tunele. Przebita zbroja i rozerwane tętnice. Tutaj pewnie będzie. Widzę, że fajnie się bawi. Sarasti się nazywa. Dobra, wracając do tematu olejów, oczywiście. Olej przeciw wampirom. Który to był? Ale przecież wampir. I koniec. Koniec walki. Skóra Akimmy, Mutaga Akimmy, przy okazji mamy tutaj jakiś nowy miecz i trofeum z Akimmy. Nawet nas nie walnęła.
Nie dostaliśmy żadnych obrażeń. Także w sumie bardzo łatwy przeciwnik. Czy tam boss. Raczej to był boss w sumie. Dobra. Czy coś tutaj jest tak w ogóle przy okazji? Nie licząc grzybów? Właśnie, pokażę wam ten miecz poza tym. To jest oczywiście ten. Jest oczywiście gorszy. Jak to bywa. Zazwyczaj wszelki ekwipunek jest o wiele gorszy niż na przykład przedmioty z cechu wiedźmińskiego, tak? Czy tam rynsztunku. Rynsztunek wiedźmiński jest najlepszy, jaki można zrobić w sumie. Dobra. Którędy wchodzimy? A, tędy. Dobrze. A, jeszcze zobaczmy, jakie daje bonusy ta trofeum Akimy. O, tutaj już mam. Aha, tylko takie. Tam 5% za cios kończący za zabicie potwora plus 5% do punktów doświadczenia. Bogowie, wyszedł żywy! Pod ziemią hibernowała Kima. Była stara, pewnie spała tam przez stulecia. Kima? Wampir. Nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba... Należy się, należy. Dawaj. Bywajcie. O, dostaliśmy osiągnięcie. Ustawiony pogromca wampirów. Przy okazji wróćmy do Nilfgaardu, tam, gdzie jest oficer. Ponieważ jeszcze od niego odbierzemy nagrodę. Ale o dziwo tutaj w sumie. Jestem oficer. Czy tam dowódca oddziału Nilfgaardzkiego. A, jest tutaj nawet. To z nim pogadamy. O życiu. Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowym brzegu Morzycka i próbujemy ustalić, co się z nimi stało. Dlaczego uważacie, że to robota dla Wiedźmina? Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy i opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie ludzi. A, nawet grupa żołnierzy nie da rady jak imię. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. A, dziękuję. Dobra, no to zrobiliśmy przy okazji tego questa, tak? Czyli to, co w sumie obiecałem. I będę z wami się tutaj żegnać, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. No i co, widzimy się w następnych odcinkach tej serii, także do zobaczenia. Bywajcie. Cześć.